Cześć i czołem moim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu w Railway Empire. Dziś będziemy zaczynać kampanię numer 3, rozdział 3. No i nie przedłużając, zerknijmy, co tutaj trzeba będzie zrobić. Nad Mississippi. Po powstaniu linii kolejowej na wschodzie otworzyła się droga na rozległe obszary zachodniej części kontynentu amerykańskiego. Twoim zadaniem jest wsparcie budowy pierwszego mostu kolejowego nad Mississippi. Tutaj poznasz, jak rośnie presja konkurencji pomiędzy potentatami kolejowymi. Towarzystwa dotrzyma ci właśnie ten, który nie wierzy w kolej, a szczególnie w połączenie międzykontynentalne. Dobra, no to tak, zostawimy tak jak było. Gra zatrzymuje się automatycznie podczas budowy torów. Gra może zatrzymać w dowolnym momencie. Właśnie to sobie weźmiemy. I tu realistyczne jak najbardziej tak. Tu nic nie możemy wybrać, także kontynuuj. Dobra, to już nie będziemy tego czytać. Tu już jest wszystko zrobione. Nie przedłużając, idziemy dalej. Economic upswing allowed the railroad to grow steadily, and as settlements suddenly appeared on the timetables, which until now had been in the middle of nowhere, the country had grown closer. Soon, entrepreneurial vanities and greed fueled the railroad tycoons' first rivalries for lucrative routes and connections. Meanwhile, the Mississippi formed a border between the vibrant centers in the east on the one side and the untapped settlements and new markets in the west on the other. Yet technological innovation, unbroken pioneering spirit, and a good nose for business would soon bring down this barrier as well and drive the triumphant procession of the railroad on unimpeded. So, you're the crazy one who wants to build the transcontinental route. You are aware that there have already been many dreamers who have all failed spectacularly, and you think that that won't be the case for you. Oh, I don't want to destroy your dreams, of course. My name is Cornelius Vanderbilt. The Cornelius Vanderbilt. I'm sure you've heard of me. I'm not so optimistic about the future of the railroad and prefer to invest in waterways, but you never know. So I'm interested in what goals you are pursuing. Dobra, on już skończył gadać, więc my przejdziemy. Ja już czas sobie zatrzymałem i widzę, że zaczynamy w Toledo. Okej, okay, no już sporo tutaj się wydarzy, bo już mamy tutaj Chicago, duże miasto, do którego myślę, że się połączymy jako pierwszego, z racji, że jest no dość duże, jak nie prawie, że największe, bo tu już mamy chyba tylko jedną kratkę tutaj brakuje, żeby było największym miastem, w okolicy przynajmniej. I tak, tu już widzę, mamy jegomościa, który się połączył z trzema miastami. Okej. Okay. No i o! I jeszcze mamy Rock Island. Czyli mogę iść już. Proszę bardzo, czyli też możemy z Toledo do Chicago, z Chicago do Rock Island. I widzę, że właśnie o to miejsce głównie chodzi. To miejsce musimy ze sobą połączyć, żeby to w jakiś sposób przejść pewnie dalej. No i dobra, zerknijmy, jak wygląda. Jak wyglądają tutaj zadania? A więc już klikamy w zadania i zobaczmy, co tu się dzieje.
Po powstaniu linii kolejowej na wschodzie otworzyła się droga na rozległe obszary zachodniej części kontynentu amerykańskiego. Twoim zadaniem jest wsparcie budowy pierwszego mostu kolejowego nad Mississippi. Tutaj poznasz, jak rośnie presja konkurencji między patentami. Okej, okay, no to już w sumie było wcześniej. I tak, skonsoliduj sieć kolejową na wschodzie. Połącz 10 firm z obszarów wiejskich z twoją siecią kolejową. Połącz 250 tysięcy ludzi twoją siecią kolejową. Okej. Okay. Dalej, pierwszego mostu wesprzyj budowę, dostarcz 50 ładunków towaru drewno do miasta Rock Island. Przetransportuj 100 pasażerów z Toledo do Omaha bez zatrzymania. Hoho, no to może być ciekawe. I tu jeszcze mamy opcjonalne. Doprowadź do wzrostu populacji w Toledo do 100 tysięcy i połącz miasta Chicago, St. Louis i Louisville. Kup jedną z firm konkurencji. Dobra, na to mamy najwięcej, bo aż 10 lat, a tak to mamy po 4 lata. Połącz, o kurde, 4 lata, tu 6 lat. Okej, okay, no to dobra. To pierwsze co? Połączmy w ogóle siecią kolejową te oto miejscowości. I tak, tutaj już coś mamy. Mamy już tutaj stację. Mamy już stację na dwa tory kolejowe, także już nie jest tak źle. No i tak, czy to zostawić na dwa tory, czy powiększyć? To jest moje największe teraz pytanie. I tak, dobra, tu na pewno postawimy sobie dużą stację od razu. Od razu zaatakujemy. Tylko tak, postawimy to troszeczkę dalej, bo jakoś musimy... Chyba, że postawimy to w ten sposób. Delikatnie przekręcimy, żebyśmy mogli przez wodę przejść. Ładnym łukiem. Także tu postawimy taką stację. Mamy jeszcze 1 800 000. Także chyba nie ma zbyt dużej tragedii. Jak wygląda powiększenie tych stacji? Jaki to jest koszt? Powiększ stację i to jest koszt 100. Dobra, to 100 zainwestujemy. Budynek naprawczy na razie wrzucimy tylko i wyłącznie w Chicago, żeby nie wydawać zbędnie pieniędzy. No i powiększymy też Rock Island. To by było chyba tak. Chyba to tak powinienem mówić. I nie mogę zaznaczyć. Nie wiem dlaczego. Nie mogę z tą stacją nic zrobić. Czyli ona tak jakby nie należy do mnie. Okej. Ale połączyć się z nią będę mógł. Spoko. W takim razie zacznijmy budować tory. No pierwsze co? Tak jak zwykle. Najpierw ten tor. To jest tor prawy. Połączymy się z Chicago, z torem prawym, zerknijmy jak to wygląda. Wygląda to dobrze i nawet dużo nie kosztuje. Teraz tor drugi. Podobnie, też jest w porządku, więc budujemy. No i dobra, zacznijmy dalej. Tutaj połączmy tak jak to trzeba, żeby nie było jakichś problemów. Proszę bardzo. I to samo z drugiej strony. Ach, jeszcze tam zapomniałem połączyć tu w ten sposób. Torów. Przecież to jakoś musi grać i hulać. Wiem na pewno, że nie zrobię tego błędu i nie będę puszczał między jednym miastem a drugim dwóch pociągów, bo tam zrobiłem ten błąd i się robiły zatory. Zbędne to było. Przez co no, ruch był spowalniany. Także tego błędu na pewno już teraz nie popełnię. Teraz tak, no tutaj na wjazd na pewno zrobimy w ten sposób. I tu na wjazd również, gdzie to jest... Dobra, no i wiadomo, tak jak poprzednio, jakieś odstępy, żeby to grało i huczało. Za dużo tych pociągów tutaj nie będzie, także nie będę tego rzucał nauczką. Już jest poprzednia mapa aż tak gęsto jak poprzednio, bo na poprzedniej mapie dość jednak gęsto to rzucałem. Tu będziemy troszeczkę większe odstępy robić. O, no i dobra. I tu rzucimy
w tym miejscu. Pięknie. Jedno już mamy z głowy, także możemy przygotować linię. Może odwrotnie. No może to zrobimy odwrotnie. Niech z Chicago rusza. I tak, z Chicago toru pierwszego minimum jeden wagon. I na tor pierwszy minimum jeden wagon. I tak to zostawimy. Następnie dodamy pociąg. Proszę bardzo. I niech to rusza. Niech to rusza, niech to jeździ. I teraz do Chicago trzeba zrobić połączenie. Na razie połączymy to tutaj, albo... Tak, na razie to zrobimy w ten sposób. Za chwilę najwyżej odzyskamy te pieniądze. Bo na razie najważniejsze to jest zrobić tutaj połączenie. W miarę to sensowne, a to jest najbardziej sensowne połączenie. Z tego względu, że najmniej przestrzeni zajmuje. Dobra, czyli tu jest już zrobione tak jak trzeba. Teraz wybuszmy już te tory. One nam nie są do niczego potrzebne. I prawy tor. Prawy tor, gdzie to jest? Gdzie to jest? A proszę bardzo, nie mogę. A dlaczego nie mogę? To jest ciekawostka. Teraz dlaczego ja nie mogę? Zerknijmy w zadania. Pewnie najpierw muszę zrobić te dwa zadania, a dopiero później mi się odblokuje, albo cholera wie, 50 do Rock Island, a Rock Island jest tu. Jak ja mam to zrobić? O kurde, dobra. Okej, to skupmy się w takim razie na pierwszym członie. 10 firm z obszarów wiejskich. Teraz tak, tu mamy jedno miasto. I na tym będzie koniec, więc to miasto połączymy. Najlepiej będzie tutaj po linii prostej to zrobić. Dlaczego w ogóle zaczynam od miast? Z tego względu, że miasta zaczną mi generować pieniądze. A przynajmniej tak mi się wydaje. I pewnie źle mi się wydaje. Mamy w pobliżu kukurydzę, więc zerknijmy. Kukurydza. Kukurydza leci do Toledo. Do Toledo i... I proszę bardzo, do Chicago również. W takim razie sobie wrzucimy tutaj kukurydzę i jeden pociąg będzie jeździł do Toledo i do Chicago. Okej, żeby tych pociągów też nie było jakoś zbyt dużo. I tak, i tutaj w takim razie no co, rzucimy dużej stacji, to nie ma sensu, bo tu nie ma nic więcej w okolicy, więc wrzucimy sobie małą stację. Będzie ona co prawda wolniej cokolwiek produkowała, w sensie nie produkowała, a ładowała, ale to jest akurat najmniejsze nasze zmartwienie, więc tak, rzucimy tutaj tę oto stację i pobudujemy, no proszę mi to zaznaczyć, aha, dobra, trzeba tam to usunąć, no i dobra, tutaj trzeba się jakoś ładnie podpiąć, z racji, że mamy tylko jeden tor, to zrobimy to w ten sposób. Aż 5% nachylenie. Trochę na bogato. Ale chyba tu nic więcej nie wyczaruje. 4, 3%, 3, 2. Ale tam jest 5%. Ujujuj. Niedobrze, niedobrze. No ale no nic. Widocznie tak to będzie musiało wyglądać. Bo jeszcze tu możemy się połączyć. I tu chyba wtedy będzie... Zupełnie inaczej to wyglądało. Tu jest 3%. Tu jest 4%. Ha! Ale wtedy tu będę miał problem z połączeniem. I tak źle, i tak niedobrze. No, dobra, trudno się mówi. Zrobimy tak, żeby było najtaniej. Czyli połączymy to tutaj. Następnie połączymy to tutaj. I teraz tu jeszcze zrobimy. Rozjazdy. W sumie ten mi nie jest potrzebny. Ten rozjazd mi nie jest potrzebny. O, masz znowu to. Jak to usunąć? Bo ja tego nie chcę. Dobra, bo tak, z tego toru pojedzie bezpośrednio na ten i sobie pojedzie, a później wracając będzie mógł wjechać tu. No i tak właśnie trzeba zrobić. I to samo zrobimy w tym miejscu.
bo to by było zbędne wyrzucenie pieniędzy. Jedynie sygnalizatory trzeba teraz postawić. No jeden sygnalizator będzie w tym miejscu. Ten można usunąć, bo on tu już zupełnie nie ma racji bytu. Ten tak samo, ten jedynie przesuniemy. Może nawet tutaj i tu postawimy. No i teraz tak, ten i ten semafor, chociaż nie, ten semafor ma rację bytu. No i ten tutaj niech będzie. Dobra, teraz tak. Ten semafor tutaj to nie, ale. I w sumie. Nie, w sumie już jest tutaj wszystko w porządku. Tylko teraz tutaj. Tu jeden semafor. A tutaj drugi semafor. I to samo w tę stronę. Tu jeden, tu drugi. Że w razie jak kiedyś kupię jeszcze jeden pociąg na tą linię, to z racji, że jest jeden tor, no to tu będą musiały. Ale no właśnie, dobra. Będzie tylko jeden pociąg, także to od razu zlikwiduję. To mi do niczego nie jest potrzebne. Wieża zaopatrzeniowa to jest w ogóle priorytet. To musi być. No i tak, no najlepiej to będzie postawić gdzieś tutaj, gdzieś może na środku nawet, bym powiedział. To będzie w tym miejscu. Bo o tym bym zapomniał. No i dobra, wieżę już zaopatrzeniową mamy. W takim razie możemy już teraz puszczać pociągi. Więc tak, przygotujmy linię. Pierwsza linia niech sobie będzie do Toledo, a druga linia stąd do Chicago. No i teraz zerknijmy. Oczywiście, jeden minimum wagon z toru numer 1. I teraz na tor numer 1. No i minimum jeden wagon. Chociaż nie, wróć. No stąd nie może minimum brać. No co ty? Jeden. I na tor numer. Nie ma wyjścia. No i tor numer 1. Okej. Chociaż w sumie, chwileczkę. Wiem doskonale, że tor numer 1 jest zajęty. To na tor numer 2. Bo tam się jeszcze nie odświeżyło, więc no gra tego nie wie. Ale ja to doskonale wiem. A nie używam jeszcze czasu, nie udostępniam tego z tego względu, że no jak zacznę cokolwiek tutaj już działać, to pieniądze mogą zacząć mi uciekać, więc najpierw wszystkie pieniądze, jakie tylko są możliwe, zainwestujemy, a następnie ruszymy z czasem. Teraz tak, następny towar. Tu mamy, co to jest? Cukier. Cukier, więc cukier idzie również do jednego i do drugiego, a nawet i do trzeciego miasta. Także jest naprawdę nieźle. Trzy miasta będziemy mogli zaopatrywać. Więc tak, czy nam wystarczy pieniędzy? Oto jest pytanie. Tutaj 200 do Indianapolis by się przydało zainwestować w stację. Cztery tory już. No i tak. Z Indianapolis by kursowały dwa pociągi. Jeden do Toledo, drugi do Chicago. I plus jeszcze z cukrem jeden. Także no trzy pociągi już by przyjmowała stacja. Mamy 900, czyli już 200 mniej. Pobudowanie stacji, pobudowanie torów to byłoby pewnie z kolejne 200 to 400. Pociąg. Dobra, powinniśmy się wyrobić. Więc wybudujmy tę stację. Pomożemy się przy okazji miastu rozwinąć. No i dobra, teraz tak. Bociana szpak. Jak to tu wygląda? To wygląda ładnie. Więc wybudujemy kolejną linijkę. Też wybudujemy. No i teraz tutaj się podciągniemy. Połączymy te tory, żeby to miało, żeby to wyglądało. W ten sposób uniknę już zachodu z modernizacją, tak jak to była ta modernizacja w poprzednim, co to było w poprzedniej kampanii, to tutaj już tej modernizacji unikniemy. No i teraz tak. Problem polega na tym, że to byłby tor prawy, to tu trzeba będzie go podłączyć, a to będzie tor lewy, trzeba będzie go podłączyć. Tutaj. No zaraz zobaczymy, czy to pyknie. Tak jak ja to sobie wymyśliłem. Mam nadzieję, że tak, tu pyknie, więc tu jest ok. Dobra.
No i teraz w drugą stronę. Musimy to samo zrobić. A mianowicie ten tor prawy puścić tutaj. No i tu już będzie problem. Dość duży problem, bo to nie pyknie tak jak ja tego chcę. No to tak nie zadziała niestety. Choćbym nie wiem jak się starał. Ale na pewno zadziała to w ten sposób. No właśnie. I tak też to będzie trzeba zostawić. Więc to zbudujemy w ten sposób. No co najwyżej, no mogę spróbować, ale no właśnie, wątpię w to, tak jak widać. Ale to mogę podłączyć tu. Więc już jest taki plus. Aby tylko tu jeszcze pykło. I tu nie pyknie. Niestety. Dobra. Z tego trzeba będzie zrezygnować. Okej. To już mamy. Tu już jest w porządku jak najbardziej, ale tu trzeba będzie to poprawić. Więc trzeba to... O, właśnie tak zrobić. Dobra. W drugą stronę nie trzeba. No bo z tego toru, jak będzie jechał, to nie wskoczy na ten tor. Bo to nie będzie miało zupełnie sensu. A stąd jak będzie jechał, to wjedzie tu. I wyjedzie z powrotem. No, także... Także chyba będzie wszystko cacy. Tu jeszcze tylko trzeba poprawić. Bo tu nie jest zrobione jak trzeba. Ojej. Nie to chciałem robić. Mianowicie tylko i wyłącznie na ten tor przejście. Bo z tego toru to nie ma zupełnie sensu, bo tu są dwa tory, także wszystko jest w porządku. No okej, także zróbmy teraz semafory. Tutaj wrzucimy kierunkowy. Tutaj kierunkowego nie możemy wrzucić. Tu jest wszystko w porządku z tym semaforem. On tu pasuje jak najbardziej. Tu wrzucimy kierunkowy. Tu wrzucimy kierunkowy. Tu jest stacja. Tu jest tak. Tu trzeba kierunkowy dać. Chociaż jego usuniemy i zobaczymy, co tu można zadziałać. Dobra, nic szczególnego. Ten trzeba usunąć, bo on tu źle w ogóle stoi. Nie w tą stronę nawet. No i dobra, tutaj pasuje. Tu długo, długo nic. Tu trzeba będzie postawić semafor. Wrzucimy kierunkowy. Tutaj też kierunkowy wrzucimy. W tę stronę również damy, ale już nie kierunkowy. No i dobra. I chyba tak będzie wszystko w porządku. Właśnie, co ważniejsze, czy ja tu przed... Tak, tu przeddałem, tam chyba też. Tu wszystko w porządku. Tutaj też dałem. Dobra, to tylko tutaj jeszcze muszę wrzucić semafor. Ten semafor jest w tę stronę. Tutaj trzeba kierunkowy. No i dobra, już jest w porządeczku. I dobra, tak to zostawimy. I chyba póki co wszystko, co tylko było mi potrzebne, to tutaj zostało już rzucone. Teraz skupimy się na pociągach. Więc z Chicago do Indianapolis. I z Chicago z toru trzeciego minimum jeden. I na tor pierwszy minimum jeden. Ok, więc to już będzie gotowe. I dodaj lokomotywę. Dobra, to już jest zrobione. Teraz drugi pociąg z Toledo do Indianapolis. I tak, Toledo z toru trzeciego zrobimy minimum jeden i na tor drugi minimum jeden. Ok. I lokomotywa. Dobra, to już te pociągi mamy załatwione. Teraz musimy załatwić właśnie, czy on kukurydzę też potrzebuje? Tak, też kukurydzę potrzebuje. Ale tu mamy bliżej. I teraz nie wiem. Chyba trzeba będzie to połączyć i stąd wtedy będę woził tu i tu, żeby już tu nie robić zamętu zbyt dużego. Jak wygląda z cukrem? No cukier to właśnie stąd będzie ciągnął. Nawet w sumie te strzałki nam podpowiadają. W takim razie skąd najlepiej brać i tak właśnie trzeba będzie to robić. A więc cukier jedynie stąd muszę wziąć. A jeszcze gdzie kukurydza? Kukurydza do Grand Rapids. To tu trzeba będzie jeszcze podciągnąć stację jedną.
zrobić i kukurydzę tam podrzucić. Dobra, ale póki co skupmy się jeszcze na tym cukrze, żeby ten cukier tu śmigał i grał jak trzeba. A więc to już jest załatwione. I co z tym cukrem? Małą stację postawimy. I tory musimy wyprowadzić, jak widzicie, właśnie na tą stronę. Tutaj musimy wyjść. Z tego względu, że żeby było dobre dojście tutaj i zjazd od razu do Indianapolis i właśnie tam do Toledo. No i dobra, i teraz jak tu to ładnie rozwiniemy? Może tak. Pobuduj to i zobaczymy, czy jak ładnie uda się w tę stronę pójść. W ogóle się nie da. Okej. Okay. O kurde. Jest bardzo źle. W takim razie z tego zrezygnujemy. Ten tor również usuniemy. I pierwsze co to stąd zaczniemy się budować. To będzie najlepsze rozwiązanie. Więc pobudujemy tor w tę stronę. O, na czerwono to nie pyknie. To nie zadziała tak jak ja chcę. Także rzucimy się na ten tor i zaczniemy budować w tę stronę. No i dobra. Pierwszy już jest pobudowany. Teraz w drugą stronę. Oj, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No nie bardzo, nie lubię czegoś takiego, że to mi się nie chce połączyć. Pobudujmy jeszcze dalej. Może nawet tutaj. Czemu by nie? I teraz zerknijmy, jak to zadziała. W ogóle nie zadziała. Niedobrze. Dobra. Podejście kolejne zrobimy. Tym razem. O, tutaj da radę, więc tu pobudujemy. I troszeczkę. Oj, tu wysoki. Wysoko się buduje. 5-6% natarcia. Trudno. No i teraz w drugą stronę. Ej, kurde. No co wy? O! Jest, da radę. Dobra. Cofniemy jeszcze. Ok. No źle, jakoś tragicznie nie ma. Ok, tak zostawimy to. I tu nie chcę tego. I tu się pobudujemy w tę stronę. O. I tutaj w tę stronę. Superancko, bardzo dobrze to wyszło. Dobra, więc tory już mamy i nawet nam jeszcze starczy na pociągi. Także bardzo jestem zadowolony póki co z tego wszystkiego. No tak, tylko teraz ja potrzebuję w Indianapolis pobudować budynek naprawczy, bo teraz stąd pociąg będzie jeździł do Toledo i z powrotem i nie będzie miał jak się naprawić. Także trzeba będzie to jeszcze zrobić w jakiś sposób. Więc tak, tu postawimy i tutaj. Tu już stoi, więc go nie będziemy ruszać. Tu trzeba będzie postawić. Oczywiście jeszcze w tym miejscu. Ten i ten trzeba usunąć, a postawić tylko w tym miejscu. No i dobra. Jakoś to wygląda. Tam już dalej nie będziemy nic zmieniać. Tu już jest zrobione wszystko, co było w mojej mocy. Dobra. Także to już mamy załatwione. Puścimy czas. Pewnie już możemy przystąpić. I teraz, dobra, jeszcze przypomnienie krótkie. Nie to. Skąd dokąd ten cukier? Cukier jeździ do Chicago. Aha, do tych trzech, dobra. A więc przygotuj linię do Chicago, później Indianapolis i Toledo. I więc teraz, oczywiście, z toru numer jeden, bo innej opcji nie ma. Minimum jeden wagon. No i już teraz się zapisało, pokazało, więc na toru numer 4 ruszymy, bo jest najmniej używany.
Oczywiście minimum 1 na tor numer 3. Minimum 1 na tor numer 4. No i dobra. I tu już wszystko jest zrobione. Więc możemy to zaakceptować i dodać pociąg. Pięknie. Także to już też mamy zrobione. Nawet zostało nam troszeczkę gotówki. Więc co tu miałem zrobić, to teraz zrobię. Czyli budynek naprawczy w Toledo. No i dobra, tak wygląda początek. Początek całej przygody na tej oto ziemi. I na tym też zakończymy na obecną chwilę. Puszczę tylko czas. Niech się zacznie. Oh, my dear, are we competing with each other again? That is a nice surprise. Things might not have gone so well for me last time, but I've got more up my sleeve this time. Some people with money find it difficult to resist me, if you follow my meaning. So, good luck, even if you're not going to have much of that. Okej, okay, gadaj zdrów, gadaj zdrów. Więc tak, no tak jak już powiedziałem, no tu póki co na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie, bo i tu już za chwileczkę. But you need to be cautious of the nice lady, otherwise she'll just roll you over. But if we work together, luck will be on our side. Ale się wcinają. Się wcinają niesamowicie. No i tak jak zacząłem już mówić, na tym zakończymy, z tego względu, że no teraz już trochę nam pieniędzy może zabraknąć, jeśli chodzi o kolejne podłączenie, a chciałbym podłączyć właśnie do Grand Rapids już dużą stację znowu pobudować, więc to jest 200 tysięcy i jeszcze tory do tego i pociąg, więc może nam przybraknąć. Z tego względu już nic więcej nie będę tutaj dokładał. No i tak jak widać, tutaj już kolejne pociągi jadą, już to wszystko ruszyło. But that's a long story. Dobra. To będzie bardzo ładnie już hulało. Could take care of Toledo and the other cities first. But is it really worth establishing a network there? Czy ja dobrze widzę? On wiezie pocztę i pasażerów na stację, gdzie jest cukier. Od tego się nie spodziewałem, zazwyczaj na pusto jeździli. No ale w porządku, to zawsze jakieś pieniądze będą dodatkowe. O, proszę bardzo, czemu ty tak wozisz? Pocztę i pasażerów stąd i cukier? Ej, to tak nie miało być, ale dobra, no pieniądze to pieniądze. Grunt, że właśnie cokolwiek będzie. I tak, z racji, że... Dobra, to jeszcze chwilę tutaj pobędziemy, dosłownie chwilę. Zobaczmy, ile kosztuje wykupienie. No właśnie, ja chcę wykupywać też te firmy, do których jestem podłączony. Z tego względu, że będę miał jeszcze większe zyski z tego wszystkiego. Więc no 401, 402, no trzeba będzie troszeczkę pieniędzy odłożyć. Dobra, w tym momencie to już naprawdę jest koniec. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym spotkaniu. Trzymajcie się i cześć.